Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przy nami jest dużo paczek z McDonalda, bo będziemy dzisiaj testować drwale. Wyłonimy tego najlepszego. Tak, zobaczymy, który jest najlepszy, bo w sumie ja jadłam tylko z kurczakiem i tego klasycznego. Aha, okej, okay, myślałam, że nie jadłeś z wołowiny. Nie, jadłam z wołowiny. Ale Ola tak niechętnie, ogólnie. To jest najlepsze, że Ola robi test drwali, podczas gdy nie lubi mięsa wołowego. A może akurat na przykład z żurawiną mi zasmakuje, nie jadłam nigdy z żurawiną. Dlatego też tutaj jest Paweł, bo on uwielbia tutaj drwale, a Wiktoria też bardzo lubi. Tu są fryteczki zakręcone. To dla mnie na później. Jeżeli takie odcinki wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby tam wszystko z każdym filmem. Taki czerwony przycisk, widzicie tam na dole na szary. A my przechodzimy do testowania. Możecie też dać znać w komentarzu, czy jedliście drwale i jaki jest wasz ulubiony. Wszystko kosztowało mnie 120 zł. Czyli dosyć sporo. Ogólnie drwal jest drogim burgerem. Dobra. Co mamy pierwszego? No właśnie nie wiem. Czy to jest klasyk? Chyba to jest klasyk. To jest klasyk. A w jaki sposób będziemy to testować? Wszyscy tak z jednej bułki będziemy gryźć? Jesteśmy jedną wielką rodziną. Wydaje mi się, że klasycznego drwala każdy chyba smakował. Chociaż ostatnio pisali w komentarzach. Nie, ale ja widziałam ankietę Citrox chyba robił na Instagramie albo ktoś inny. 60% osób w ankiecie nie jadło w ogóle drwala, co ciekawe. Ja na drwala czekam cały rok. Tak ja też czekam cały rok na drwala. Taki? No dobry, nie? Nie no, jest dobry. Ostatnio brałam bez cebulki i z cebulką jest lepsze. Nie no, ja tutaj daję taką 9 na 10, dlatego że zostawiam lukę na ewentualnie jakiegoś lepszego drwala. Ja daję takie 8. Jest dobry. Ja daję takie 10. Okej. Okay. No, ja nie no, dobry jest. Jakby tutaj też nie ma sosu. Smakuje mi bardziej niż ostatnio. Może tam tego zrobili, było mało sosu wtedy, pamiętasz jak jedliśmy? Nie, bo ty nie bierzesz, bo ty sobie odjęłaś boczek i odjęłaś cebulę. A i tak cebulę. Nie jadam tutaj boczka, w sensie nie. Ugryź z boczkiem, kochanie. Nie lubię boczku. Ale ugryź z boczkiem. Nie. Z Olą zawsze tak jest, że ona zawsze mówi, ja nie lubię, potem ugryzie i potem jest lepsze. Nie smakuje mi. Kłamie teraz. Ma prawo mi nie smakować boczek. No tak, ma prawo się nie smakować boczek. Nie masz. Ocena 8, bo zostawiam, może coś będzie jeszcze lepszego. Wydaje mi się, że będzie tak jak zwykle to jest, czyli klasyczna rzecz jest po prostu najlepsza. Bierzemy kolejnego drwala. Ej, ale zawsze było takie opakowanie. Nie, nie było inne w zeszłym roku. One bardziej pasują do zestawu, gdyby zestaw maty był taki tajskich kolorów. W kolorach maty. Ej, on nie ma, a nie master na wierzchu, ale tak dziwnie daleko. Z czym on jest? Jalapeno. Na ostro. Okej. Okay. On ma ten sam sos, który jest w jalapeno burgeru, burgerze, tym małym takim. Tym biały. W tym... A, no takim cheeseburgerze, tylko że... Tak, nie. Tak, tak. To jest taki, on jest taki zielonkawy tam. On jest taki łagodzący jalapeno. Z guacamole chyba, czy coś możliwe. Takiego jest robione. Awokado jakieś. Czy z awokado, no. Boję się tego, bo to będzie pewnie ostre. Nie pamiętałem jego smaku, teraz już sobie przypomniałem jego smak. A, oblizam palce, już jest mega ostre. No, jest mega ostry. Nie? Mega ostry. Znaczy, może nie mega, ale... Jest ostry, jak jeszcze zjesz papryczkę, to jest ostre. Mi się wydaje, że to zależy od moodu. Mam ochotę, wiesz, na klasyka, to zjem klasyka. Jak mam ochotę na coś bardziej ostrego, to zjem ostrego. Ja je wyrównam i też tutaj dam 9 na 10, bo jakby są po prostu inne. Obydwa są pyszne, aczkolwiek nie zawsze masz ochotę na ostre, dlatego daję 9, tak czy inaczej. Ja bym chciał coś pikantnego, to bym zjadł. Ja nie lubię ostrych rzeczy, dlatego ja tutaj dam taką 5. Gdybym na przykład dostała go w gratisie, to bym go zjadła, tylko wyciągnęłam sobie papryczki. Daję taką ocenę 7 na 10, dla mnie jest trochę za ostre. To jest kwestia, co kto lubi, nie? Jeżeli ktoś lubi jedzenie ostre, no to będzie mu pasował ten drwal. Dobra, teraz coś, co zapowiada się okropnie. Zarąbisty jest żurawiną, no to ale żurawiną, ale jak to ale mi się z żurawiną kojarzy tylko i wyłącznie z... Osypek! Nie, z filmem Lexi. Jak ona pojechała i zamawiała, mówiła, że proszę pana, to jest dżem. Ale ten ser pasuje do żurawiny. Tak, bo żurawina pasuje. Nie, generalnie, no jakby żurawina pasuje do sera. Znaczy to fakt, ja jadam dziś kanapki z serem i z dżem. No właśnie osypek z żurawiną mi za cholerę nie smakuje. Ja ostatnio próbowałam od Bartka, bo Bartek sobie zamówił z żurawiną, bo dla mnie trochę za słodki, ale... Nie musi się jeść. Ty się nim zajmiesz. Jestem ciekawa, czy dużo jest tej żurawiny w środku. Jest na dole żurawina. No jestem ciekawa, czy to zepsuje, czy to właśnie polepszy. I może to będzie właśnie mój ulubiony drwal. Można tak popsuć burgera. Nie jest to złe. Nie jest złe. No weź sobie wyobraź, że jesz wołowinę z dżemem. Jakby ser spoko, sałata okej, okay. Wołowina samo z dżemem. Samo połączenie może spoko, tylko że dużo jest tej żurawiny. Da się to zjeść, ale nie. Dla mnie mi bardziej smakuje niż ten z jalapeno. Prędzej bym go sobie zamówiła niż ten z jalapeno, więc ja tutaj daję taką 6,5. Ja dam 2. Aż tak? No, jest okropny, jakbym tego nie zjadł. Nie, jest taki 6 na 10. No, aha, bez szału, ale no, klasycznie jest lepszy, nie? No, trzeba mieć bardzo popsute kubki smakowe, żeby to jeść. To odjdzie do Bartka. A tak, Bartek sobie to zje. Ten ugryziony mało to jest mój. Wszystkie w
kurczaka. Zostały jeszcze dwa, podwójny i z kurczakiem. Z kurczakiem też nie jadłam wege, bo kiedyś był, 2 lata temu był wege. Był wege? Dwa? Tak, no. No właśnie, ludzie pisali w komentarzach, jak McDonald's ogłosił, że będzie drwal, że powinien być wege drwal. Jestem ciekawa, czy wprowadzą. To jest z kurczakiem. Okej. Okay. Ja go jem cały czas. Ja ostatnio dojadałem po Oli, aczkolwiek był bez bekonu i bez cebulki. Był niedobry i bez kotleta, bo ona sobie przełożyła kotleta do Big Maca. Wiesz, jaki dobry jest kotlet serowy z Big Maciem? Tak? No. Nie, to jest w ogóle dziwne połączenie. Ola sobie w Macu normalnie w restauracji rozebrała drwala, wrzuciła kotlet serowy do Big Maca, nie? Polecam wam. Także ja tak naprawdę nie znam smaku tego, chciałem powiedzieć, że znam, ale jednak nie znam, ale to jest bez połowy dodatków. To ten kurczak jest inny niż zawsze w McDonaldzie. Ale i tak pewnie jest z mielonego mięsa, nie z kawałka piersi. Tak. No to jest minus według mnie, ja nie lubię mielonego mięsa akurat. To jest coś, co mi smakuje najbardziej. Jest okej. Okay. Dla mnie osobiście ten kotlet w drwalu jest troszkę za gruby. To nie jest taki kotlet, jaki jest na przykład w cheeseburgerze, tylko on jest taki podwójny. Kurczak strasznie zabija smak tego sosu. Znaczy inaczej, nie uwydatnia smaku tego sosu, bo kurczak jest łagodniejszy niż mięso, niż wołowina. Przez to te sosy są mniej aromatyczne i coś się robi w taki miał się trochę zamienia. To masz rację, że tak jakby połączenie tego sosu z wołowiną w ogóle... Tak, jest dużo mniej aromatyczne, nie? No nie jest zły, jest spoko. Jest okej, okay. Jak ktoś nie lubi faktycznie wołowiny, to będzie mu to smakować? Jeżeli chodzi o jakby skalę drwali, to dla mnie to jest 10 na 10. Ja mu dam 5. No to nisko, no to ja tak daję takie 8 na 10, bo jest spoko, ale wolałabym z wołowiną. Chłop, zobaczcie to, chłopie wołowinę. To jest dżemem, jest bardzo dobry. Patrzcie, jak on to wcina. To jest gacie widzowym, takie widzowe. Takie. No Bartek się zawsze z nas śmieje, że my tak robimy na filmach. Więc został nam ostatni drwal, jest to drwal podwójny. Jestem ciekawa, jak będzie smakował, bo dla mnie w drwalu jest za dużo mięsa, a tutaj to jest jeszcze podwójnie tyle, więc wydaje mi się, że nie będzie on smakował, ale zobaczymy. Czy tu jest tylko więcej mięsa, czy jest więcej sosów i tak dalej? Jak nie to mam wygląda? Pojęcia, wiem, że jest ogromny. Jest ogromny, no. W sumie sosu jest tyle sosu samo. Sosu jest malutko. No dobra, kroimy i zobaczymy. Ja właśnie byłem tego drwala najbardziej ciekaw, bo tak jak mówiłem, klasyk jest klasykiem i tak na dobrą sprawę jest najlepszy według mnie. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować, jak będą 2 porcje mięsa, nie? Ładnie bardzo jest podany drwal, nie? To trzeba przyznać, bo na przykład zestaw maty był tragicznie podany. A tutaj jest w papierku, jest w kartoniku i bardzo ładnie jest to podane. Zastanawiam się, delektuję się. Kurczak był mało aromatyczny, zabijał właśnie smak sosu. Tutaj jest z kolei ten problem, że mięso jest go tyle, że ono właśnie też zabija smak tych innych składników. Nie czujesz tak tutaj tego sera, nie czujesz tak tutaj tego bekonu i nie czujesz tak tych sosów. Moim zdaniem nie jest to dobre, w sensie jakby czuć tylko mięso. Powinni dać więcej sosu. Takie właśnie suche, nie? Że tak. nie ma jakby podwójnego sosu. Powinno być podwójny sos pomiędzy na przykład kotletami, wtedy może było lepsze. Dla przykładu, jak mieli burger maty, to dawali dużo więcej sosów. Tak. I dawali więcej sera, przez co to się tak kumulowało i to było na przykład mogliby dać jeden plaster sera zwykłego cheddar. Na przykład. I byłoby może lepiej. Albo więcej sosu, sos na przykład gdzieś tam między kotletami, albo więcej go u góry dać. Dla mnie to jest najgorszy burger. Chyba tak. Gorszy niż jalapeno. Suchy się mam taki wydaje. To daje taką... Nie, no jest lepszy od kurczaka na pewno i jest lepszy od żurawiny. Ja dam 6. Ja daję taką 4. Nie smakuje. Ja daję taką 5, bo jest taki... No, nie jest jakiś najlepszy. Czyli co, wygrał klasyczny. Chyba klasyk wygrał. Według ciebie co wygrało? Bo każdy ma jakby różną opinię. Według mnie klasyk ex aequo z ostrym, zależnie na co masz humor. Dla mnie z kurczakiem troszkę niżej klasyczny. Ale dla mnie klasyczny jak zwykle, klasyki chyba są zawsze najlepsze. A najlepsi to jesteście wy, jeżeli subskrybujecie ten kanał. Tak, jeżeli zostawiacie łapeczkę w górę i jeżeli wpadacie na nasze Instagramy, bo tam wszyscy wrzucają regularnie zdjęcia, oprócz Paweł w sumie. Proszę, nie hejtować, regularnie zdjęcia. Więc jeżeli takie odcinki wam się podobają, to stawcie łapeczkę w górę, tak jak już mówiłam, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!